Cześć Jonki, wszystkim witam serdecznie gorąco w słoneczną, gorącą sobotę, dopiero wieczorem, teraz już przy zbliżającym się zachodzie słońca mogę włączyć GoPro. Powiem wam, że tak smaliło, że nie wiedziałem, gdzie się schować, a tym bardziej kamerka się nie chciała załączać. I powiem wam, bardzo, bardzo duży, ogromny plus jest posiadać takie przenośne, jakiekolwiek, ale przenośne stojaczki. Dlatego chociaż jakby dzisiaj prażyło słońce, to ja z tymi stojakami chowałem się tam, gdzie po prostu tylko się pojawiał cień. Na zewnątrz, wewnątrz. No i kolejny plus, tak. Kręcę beleczkę w garażu, no to stojaczki mam w garażu i od razu wrzucam do góry, jak tylko trochę gdzieś tam słońce z jakąś chmurą się schowa, że można było wejść tam na wieniec. Kolejna, następna sprawa, jeżeli będę wiązał kolejny wieniec, na którym już będą leżały murłaty, to sobie te stojaki wrzucę na strop, tam wrzucę pręciki 4-metrowe i tam sobie będę na górze kręcił. Nie będę musiał ciągać takich dużych belek i na przykład taki podciąg. Wyobraźcie sobie, że mamy gdzieś, ktoś pisał, że można sobie pozbijać stojaki na zewnątrz z palet, nie? Zbijamy gdzieś tam na zewnątrz przy ogrodzeniu, ale taka belka, uwierzcie mi, że naprawdę ona waży, żeby się z nią nie ciągać, no to tak jak ta beleczka, nie? Ten podciąg. Stawiam stojaczki, kręcę podciąg i sobie wrzucam na górę, nie? Po kolei. A propos kamerki, od razu wam powiem. Ja mam akurat 7 GoPro, nie narzekam na nią, tylko muszą być oryginalne akumulatory. Ona się trochę na zamiennikach po prostu zawiesza. I jak czytałem tam opinie, recenzje, zanim kupiłem tą kamerkę, to ktoś tam pisał, że problemy są z komendami głosowymi, bo ta właśnie kamera, no nie wiem, które, może wszystkie nawet mają, nie wiem, ale ta na pewno ma komendy głosowe i się uruchamia na głos. I tam był, ktoś pisał, tak naprawdę to nie jest problem z kamerą, jeżeli nie zawsze one trybią, tylko z akcentem, nie? I na przykład, jeżeli wybierzemy opcję angielską, to możemy sobie wybrać, czy UK, czy bardziej angielski, czy bardziej angielski, amerykański, US na przykład, nie? Ja akurat przełączam sobie na US, czyli GoPro Start Recording, no i trybi praktycznie. Za którymś tam razem czasami może nie zatrybić, ewentualnie się nie zatrzymać przy nagrywaniu. To jest fajne, no bo wiecie, kręcimy sobie, czy coś tam murujemy, budujemy, nie musimy je załączać. Na przykład mamy ręce w betonie, tylko GoPro i poszło, nie? Ale wiecie, jak ja to rozkminiłem? Przełączyłem sobie na język rosyjski. GoPro znimaj i poszło. Za każdym razem u mnie przynajmniej trybi. Zwłaszcza, że teraz mam ziomka w pracy, który tylko po rosyjsku rozmawia czysto, także trochę się podszkoliłem. Także GoPro znimaj i idzie za każdym razem. Możecie sobie spróbować, jak macie takie kamerki. A i słuchajcie, sobie tak kręcę i kręcę w ten upał. I myślałem, przypomniałem sobie, że jest wersja dla leniwych. Można kręcić wkrętarką. Kawałek gwoździa, wkrętareczka, cyk i gotowe, nie? A może, oczywiście żartuję, ale chyba nikt wkrętarką nie będzie kręcił zbrojenia, ale tak sobie pomyślałem, przecież są takie parki, gdzie ma sprzęgiełko, tylko włączyłem sobie, nie? Do tego. Gdzie na przykład żona pomaga dla męża, gdzie ogromny, ogromny szacun i wielkie wyrazy uznania dla tych małżeństw, par, które sami własnymi rękami budują już od fundamentu. I tak sobie pomyślałem, jeżeli na przykład zlecacie taką robotę dla płci pięknej, to może, żeby wasza żona czy narzeczona nie uszkodziła sobie hybryd, czy jak to się tam nazywa. To może dajcie jej wkrętareczkę. Patrzcie, jak to fajnie idzie. Bardziej zabawa. Jakoś tam wychodzi. Cyk. Cyk. Poszło. Cyk, cyk, cyk. Nie zrywa na sprzęgle po prostu.
Dobra, tyle zabawy. Gdzie jest mój kluczyk? Zafundowałem sobie w końcu po X latach dzisiaj nowy. Też ze strzemion, który wygiełem. Odpadł i powiem wam, że zrobiłem delikatnie inny kąt dzisiaj i już mi po prostu to nie szło kręcenie. Musiałem tutaj doklepać już. Po prostu do tamtego byłem bardzo przyzwyczajony. Ej, słuchajcie, generalnie sytuacja wygląda tak. Szalowanie bardzo szybko, sprawnie, fajnie mi poszło. Za jedną sobotę praktycznie przyjechałem, to wszystko pogarniałem. Później jeszcze wskoczyłem, podokręcałem na dole te szpilki. Wyobraźcie sobie, tylko miałem małą awarię. Została mi ostatnia szpilka do wkręcenia. I zawsze, ale to zawsze, zakrętarkę czy inne narzędzie kładę na płask, no bo one, wiecie, z jakimś narzędziem, zwłaszcza z dużym wiertłem, są bardzo wywrotne, nie? I akurat miałem dokręcić ostatnią szpilę, postawiłem ją, zostawiłem do rusztowania, wchodziłem do rusztowania i czarach, Parkside zaliczył glebę. I tak to mniej więcej wygląda, jak na załączonym obrazku, po prostu się rozleciała, nie? I powiem wam, szukałem body, żeby dostać ten gdzieś korpus do Makity, do DeWalta, widziałem, są, można od ręki za parę dyszek dostać, no bo szkoda, bo maszynka naprawdę robi robotę, bardzo długo trzyma bateria, ale nie znalazłem, muszę gdzieś znaleźć serwis i po prostu zamówić taką budowę, później wymienię, ale jak widzicie, skleiłem to na kropelkę po prostu, no i dalej działa, robi robotę, kropelka i trzyma akumulator, kręci, poskręcałem to wszystko, dalej robi robotę, także dobrze jest. Także ziomki, ku przestrodze, wkrętarki, zakrętarki zawsze na płasku, na rusztowaniu, czy to na murze. Bo akurat mówię, jeden jedyny raz na koniec postawiłem i akurat w tym momencie ona musiała zaliczyć glebę. Jeszcze tak niefortunnie, że się rozpadła, nie? Oczywiście do niej nie mam pretensji. To nie jest jej wina, po prostu tak zaliczyła chudziaka, że się rozkraczyła na wpół. Przy okazji powiem wam, że przyjrzałem się tym podłączeniom do baterii i zauważyłem, że między na przykład Skillem, Airbowerem a Parkside'em są bardzo minimalne różnice w tych zatrzaskach, ewentualnie tylko te bolce czy są poprzestawiane i szłoby, tak jak na przykład używam baterii od Airbowera do Skilla, to szłoby nawet, podejrzewam, trochę pomajstrować i skorzystać z baterii Parkside'a do Airbowerów. Fajnie by było, żeby to, wiecie, no fajnie by było, raczej to jest niemożliwe, ale żeby to było tak zrobione jak w komórkach, nie? Że jedna ładowarka trybi do wszystkich komórek w jakimś takim standardzie, no ale to z drugiej strony byśmy dokupywali sobie akumulatorów 10 Parkside'a i tylko byśmy body kupowali DeWalt i Milwaukee i tak dalej, nie? A tak naprawdę to też przecież chodzi o te baterie, nie? W sprzedaży. Bo na przykład, tak jak opowiadałem, z tym Airbowerkiem, z wkrętarką, dwie baterie, ładowarka, a wkrętarka już praktycznie była w cenie, praktycznie gratis, nie? Bo to była taka cena, tak jakbym musiał kupić dwie baterie i wkrętarka. W danym momencie, nie? Trzeba po prostu polować, bo nie zawsze tak jest. Ostatnio byłem w Casto, to była promocja na dwa akumulatory z podwójną ładowarką, też można było za grosze to dostać, do Airbowera oczywiście. Czy tutaj na te podciągi główne, zamiast 12 kładuję 20 te, które mi zostały z rozbiórki z Perello. Powiem wam, że stal jest naprawdę ekstra. I o dziwo, w niektórych miejscach, pomimo że tyle czasu leżało, nie koroduje tak jak tamta. Nie wiem dlaczego, może tyle lat była w betonie, czy może po prostu to lepsza stal była w tamtym czasie. Nie wiem, około 2 tygodni chyba tak. Poskręcałem i była ostra ulewa i nic z tym płytą absolutnie się nie stało, nigdzie nic tam nie puchnie. Ewentualnie trochę deski tylko się porozpuchały, tam gdzie skręcałem na dole. Nabrały w siebie wilgoci, ale teraz poskręcałem je szpilkami oczywiście, ale teraz tak słońce przyprzeżone z powrotem wróciły do swoich gabarytów. Podokręcałem tylko tam, gdzie miało luz te nakręteczki, a tutaj nawet widać, nie? Że dostały luzu, jeszcze trzeba podokręcać, że się pokurczyły, ale to w sumie ogarnę
w ostatniej chwili, bo to i tak teraz będzie jeszcze pracowało, nie? Ale tam, gdzie na przykład już władowałem płytę, no to płyta nie pracuje. Z płyty jestem zadowolony. I takie było generalnie, słuchajcie, założenie, że w razie jakiejś przerwy, a taką przerwę po prostu miałem, po prostu cały tydzień nie mogłem przyjechać na budowę ciągle, albo z pracy dzwonili, musiałem wcześniej przychodzić, albo coś innego mi wypadało. Także te szalunki stoją i teraz też będę miał jeszcze tydzień przerwy, także one jeszcze sobie tam tutaj postoją, a płyta OSB przy dużych olewach mogłaby po prostu spuknąć, nie? Chociaż wiecie co, powiem wam, że kolega mi pokazał cenę płyty OSB, to nie wiem nawet, czy to jest prawda. Była po prostu taka drakońska cena OSB, że po prostu szok, nie wiem, czy może to jakaś taka nietypowa aukcja, nie wiem skąd on to znalazł, ale powiem wam, że jak mi to pokazał, to normalnie rzucał słowami niecenzuralnymi. A ta płyta jest ciągle w tej samej cenie. Nawet dzisiaj sprawdzałem. Tylko oczywiście przy całym transporcie, ale to można przecież zorganizować przez jakiegoś ziomka. A i powiem wam, że byli u mnie koledzy. Tacy budowlańcy z krwi i kości, którzy przyjadą właśnie pomóc mi zalać wieniec. Zalewali wieniec chłopa. No i niestety nawet nie było takiej wysokiej temperatury jak dzisiaj. Powiedział mi ziomek, że po prostu ten beton aż się sypał. Nie dość, że suporek spije to na bieżąco. Oni B25 akurat to zalewali. Też było akurat bardziej sucha, pomimo tego, że tam kierowca wody dolał, ale to takie też trochę półprofesjonalne. Ale już pomijajmy ten fakt. Zrobili dyskowanie, też sobie zrobili przerwę. Polecieli gdzieś tam inną jakąś fuchę ogarniać i te deski po prostu pokręciło w każdą stronę. Ale to jakoś tam potem pościągali. Wiadomo, deski budowlane są mokre, a przy takim upale no to normalnie Armagedon. No i najgorzej, że kurczę, to na bieżąco już tam ten beton spinał się od razu po prostu na deskach, normalnie jakby rzucać na pytelnię, nie? Tak samo jak tutaj, wyobraźcie sobie płyty czarne, w taki upał jak dzisiaj, naprażone, no to lać beton i w gorące zbrojenie jeszcze na suporek, no normalnie jak rzucać beton na petelnię, to nie będzie już takiej wytrzymałości, a to trzeba przecież, nie wiem, jakoś będziemy się starali, znaczy na pewno będę starał się upolować jakąś trochę lepszą pogodę, od tego zaczniemy, no i będziemy to robić na bieżąco, będziemy jechać rusztowaniem, pomału lać, ziomek będzie od razu wibrował, od razu będziemy to ciągnąć po kolei. Tylko też taki znaleźć punkt, do którego wrócimy, bo zanim objedziemy, no 20 minut taki jest plan, że to musimy zrobić, żeby tam nie skuło, żeby to jeszcze wibratorem w miarę rozruszać. A propos cen jeszcze szybujących do góry ziomki, powiem, zrobimy o tym oddzielny odcinek, powiem wam jak John to ogarnie, bo to nie jest pierwsza, nie jest ostatnia sytuacja, na pewno nie mam zamiaru w tym pędzie wyrzucać hajsu na łapu capu. Pamiętajcie, że zawsze jest plan A, plan B, plan C, plan D i tak dalej. I jeszcze dla tych, którzy zbytnio się i drobiazgowo niektórymi tematami przejmują, to powiem wam, że statystycznie 85-80% sytuacji, którymi się tak naprawdę w życiu przejmujemy, one nigdy nie występują. Także po co się przejmować tym zawczasu? Jak tylko macie przykroić nawet jednego pręta, zakładajcie okulary. Ja już byłem kilka razy u okulisty. W nocy żona mnie woziła, wyjmowali mi opiłek z oka. Nic przyjemnego, rdzawy po kilku dniach. Który zardzewiał. W kilku dniach, który zerdzewiał. To jest coś na zasadzie tej zakrętarki, którą postawiłem na ogrodzeniu. Ten jeden raz, który jej nie położyłem, spadło się, połamało. I tak samo może być z tymi okularami. Ten jeden raz nie założycie akurat wtedy, bo te piłki tak naprawdę lecą za każdym razem. Akurat trafi w oko i potem niepotrzebny przestój na budowie, niepotrzebne problemy. Także BHP nie jest tylko na papierze. U siebie też trzeba przestrzegać. Kurczę, ile, popatrzcie, ile ziomków zleciało u siebie na rusztowaniu. To najgorsze chyba, co może się przydarzyć jeszcze u siebie. Dobra, ziomki, tak szybko, krótko i na temat. Zbrojenie
wrzucam na wieniec, na deseczka, wszystko podokręcam, L-ki na zewnątrz oczywiście z przedłużeniem, ja zawsze przedłużam, to może pokażę którymś razem, tak jak pręty idą, jeszcze fajnie ziomki robią to profesjonalnie, przy końcach zostawiają część bez pręty, tak jak tamten, bez trzemion i na górze kluczem do gięcia zaginają każdy i dopiero wtedy do tego dorzucają pręty. To też nawet tak, no tak nawet profesjonalnie by było, nie? Ja to robię też na tych L-kach po prostu zagiętych i to szybko, fajnie, sprawnie. W środku też oczywiście, nie? Jak najbardziej, wszędzie po prostu. Dobra, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, przesyłam pozytywną energię, bądźcie zdrowi, hej!